Siemanko, z tej strony Kamyk i witam Was w pierwszym odcinku moich amatorskich poczynań w wyścigach kartingowych, amatorskie zawody na torze Silver w Szczecinie. I co? Wystarczy, że opłacicie wpisowe i macie kwalifikacje, później wyścig, więc wszystko, czego dusza zapragnie dla amatorów ścigania. Za chwilę zobaczycie moje wszystkie występy w kwalifikacjach, są 4 rundy kwalifikacyjne, w każdym macie 2 pomiarowe okrążenia, no i średnia tych czasów przypisuje Was do konkretnego wyścigu od A do C, gdzie C to jest najgorszy wyścig, B troszeczkę lepszy, no i A jest dla tych najszybszych, najlepszych zawodników. Niestety w Q1 miałem strasznie źle ustawioną kamerę, więc niewiele zobaczycie. Będę starał się komentować to, co będzie się działo na ekranie, ale już w następnych sesjach kwalifikacyjnych oraz wyścigu wszystko będzie picobello, więc mam nadzieję, że będzie Wam się przyjemnie oglądało. No to czas na pierwsze kwalifikacje. No i jesteśmy już w kwalifikacjach numer 1 i to, co zobaczycie, co teraz robię, to ktoś po prostu zapomniał wyciągnąć swoje kilogramy. Jeżeli nie ważyliście 90 kg, to musieliście zabrać odpowiedni ciężar, żebyście te 90 kg razem z tym ciężarem ważyli. A ja spokojnie, ja musiałbym mieć odciążnik 20-kilowy i wtedy nawet bym się zmieścił w tych 90 kg. Nie wiem, jaki czas traci się na okrążeniu, jeżeli na przykład ważę 20 kg więcej niż reszta, jeżeli wszyscy mają tą wagę 90, a ja powiedzmy 110, bo teraz niestety tak aktualnie jest, jak dużo tracę czasu na jednym okrążeniu. To jest dla mnie bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że na następne zawody za 2 tygodnie będę przynajmniej o 5 kg chudszy i może te czasy się poprawią. Z racji tego, że ta kamera, jak zresztą zobaczycie zaraz, jest strasznie źle ustawiona, pokrótce Wam opiszę, co się stało w pierwszych kwalifikacjach. Po pierwsze, były to dla mnie pierwsze przejazdy na kartingach odblokowanych, ponieważ byłem wcześniej na torze Silver, lecz te kartingi jakby miały odcięcie w pewnym momencie. Tutaj na zawodach tego nie było, więc musiałem się przyzwyczaić, a też nie dałem rady już się zapisać na 4 sesje treningowe, które były wcześniej, po prostu za późno też przyjechałem, nie było już miejsca, żeby właśnie wziąć udział w tych treningach, więc musiałem sobie odpuścić i były to dla mnie pierwsze przejazdy. Coś, co złego tutaj zrobiłem, to zbyt blisko ustawiłem się osoby przede mną, na około 2 sekundy z przodu ona była przede mną, a już na pierwszym okrążeniu moim pomiarowym zbliżyłem się do niej i mnie troszeczkę zatrzymała, drugie okrążenie pomiarowe totalnie mi zniszczyła, więc miałem tutaj czas 42,2 około, będę następnym razem zapisywał te czasy dla Was, ale to było około 42,2, co dało mi 13 na 14 osób miejsce. Tak to wyglądało w Q1. Kwalifikacje numer 2, inny karting oczywiście, w każdym z 4 sesji kwalifikacyjnych musicie jeździć innym kartingiem, po prostu dla wyrównania szans. Jeden bolid karting prowadzi się inaczej, drugi inaczej, jeden skręca łagodniej, drugi przyspiesza troszeczkę lepiej, te różnice są po prostu minimalne, ale Wasze odczucie może w danym kartingu być po prostu lepsze, dlatego w 4 różnych kartingach musicie przejechać te kwalifikacje. No i są to kwalifikacje numer 2. Sprawdzałem ten karting i ten troszeczkę bardziej mi się ślizgał niż ten pierwszy, którym jechałem. Nie wiem, czy to była kwestia opon. Mówię, jestem totalnym amatorem. Po prostu moje odczucia były takie, że ten troszeczkę bardziej mi się ślizgał. Pierwsze okrążenie oczywiście rozgrzewkowe, później 2, w których czas się liczy. Zobaczmy też, jak to przejechałem. Tutaj już z wiedzą z poprzedniego wyjazdu z Q1 zostawiłem sobie troszeczkę więcej miejsca przede mną. A jak widzicie, zwolniłem tutaj jeszcze, żeby go puścić. No i tutaj mamy wyjście na prostą start meta, gaz w podłogę, no i ciśniemy, żebyśmy zrobili lepszy czas niż 42,2, no i żeby być troszeczkę wyżej niż byliśmy wcześniej. No nie prowadziło mi się dobrze tego karta numer 18, no ale robiłem co w mojej mocy, żeby jak najlepszy czas wykręcić. Mieliśmy 2 okrążenia, więc po prostu cisnąłem ile mogłem, no i w miarę dobry przejazd. Tutaj wydaje mi się, że troszeczkę za szeroko wyjechałem, próbujemy popełnić jak najmniej błędów. Tutaj strasznie źle przejechany ten poprzedni zakręt, też, ten też nie najlepiej, wszędzie idzie urwać cenne sekundy, które właśnie w tych kwalifikacjach dają Wam lepsze miejsce. Strasznie się ślizgałem, jak widzicie, ale o dziwo ten czas z tego okrążenia to też było 42,2, bardzo 2 podobne czasy miałem, mimo że czułem to całkowicie inaczej, a jak zobaczycie, mój drugi przejazd był katastrofalny, w pewnym momencie po prostu uderzyłem w bandę, tutaj w ogóle za szeroko wyjechałem, tutaj uderzyłem mocno, no i wiedziałem już, że czas mojego przejazdu jest zepsuty, tutaj po raz kolejny i stwierdziłem, że po prostu puszczę innych, niech jadą, żeby nie zepsuć ich okrążenia,
no bo ja już swoje popsułem i po prostu trzeba było zjeżdżać, żeby inni mogli te okrążenie zrobić jak najlepsze. Może tutaj troszeczkę przeszkodziłem, no ale wiecie, jestem amatorem, więc po prostu chciałem nie przeszkadzać innym w ich przejazdach, kiedy ja swoje popsułem. No i przejdźmy do Q3. No i przed nami kwalifikacje numer 3. Jedziemy w bolidzie numer 22. No i teraz już powiem wam, że te odczucia w tym kartingu, bolidzie, jakkolwiek chcemy to nazwać, dla mnie to są bolidy, były na pewno lepsze niż w poprzednim, co też będziecie widzieć po czasie. Tak jak mówię, następnym razem będę zapisywał wszystkie czasy, jakie miałem, żeby wyświetlić wam to na ekranie, w którym przejeździe i jaki czas. Przede mną jechała osoba, która miała na sobie GoPro, miała cały kombinezon, rękawiczki, więc wiedziałem, że jedzie o wiele lepiej niż ja i chciałem trochę imitować jej ścieżkę jazdy, żeby spróbować zrobić jak najlepszy czas, ale tutaj po prostu zbyt daleko też odjechałem, myślałem sobie, dobra, spróbuję zrobić to po swojemu, no i jedziemy okrążenie kwalifikacyjne numer 3 Q3, zobaczmy szeroko tutaj, też sporo tutaj można urwać, jak tak sobie patrzę na powtórkę, to naprawdę wszędzie jeszcze jest spore pole manewru, tutaj dosyć dobrze wydaje mi się, że ten zakręt wziąłem, tutaj jak najszybciej trzeba ten gaz wcisnąć, tutaj leciutko zawsze odpuszczam, ten gaz wciskam w podłogę, następnie ten nawrót, chyba troszeczkę za szeroko, tutaj trzeba wejść w ten zakręt jak najszybciej z gazem w podłodze, żeby w ten zakręt wejść na pełnym gazie, ten zakręt pokonuje się na pełnym gazie, no i teraz dwa ostatnie nawroty przed nami, no i tutaj szczerze nie wiem, który czas, czy z pierwszego, czy z drugiego okrążenia był tym najlepszym czasem, ale przy obu jechałem jak najlepiej się dało. Tutaj o wiele lepiej ten pierwszy zakręt pokonałem niż za pierwszym razem, więc wydaje mi się, że ten drugi przejazd był tym lepszym przejazdem. Wydaje mi się, że ta linia jazdy moja tutaj właśnie z tego drugiego okrążenia jest o wiele lepsza. Każdy zakręt wydaje mi się, że pokonywałem o wiele płynniej i o wiele lepiej z niego wychodziłem, co zresztą widzicie. Więc tak, myślę, że to drugie okrążenie było tym okrążeniem lepszym. Tutaj mogłem trochę bardziej wąsko pojechać, tak mi się wydaje. No ale ten ostatni zakręt nie był moim zdaniem pokonany najlepiej, więc ostatni sektor tego przejazdu wydaje mi się, że do poprawy, ale czas 41,8, o 0,4 poprawiłem się względem moich poprzednich dwóch przejazdów. Tutaj byłem 10 na 14 osób, więc ciut lepiej. No i zostały nam przejazd w Q4. No i kwalifikacje numer 4. Tutaj wiedziałem, że nawet jeżeli zrobiłbym 41.0, to nie dałoby mi to raczej wyścigu B. Raczej wiedziałem, że będzie to wyścig C, czyli ten dla teoretycznie no, najsłabszych, tak? Nawet nie teoretycznie, po prostu najsłabszych, najwolniejszych kierowców, no ale mogłem tam walczyć o jak najlepsze miejsce. Jedziemy kartem numer 24 i już wam teraz powiem, że tym kartem, dokładnie tym samym kartem jechałem w wyścigu, który zaraz zobaczycie, który będzie miał 19 okrążeń. Chciałem zrobić jak najlepsze okrążenie oczywiście, bo też wiedziałem, że te czasy 42.2, 42.2, 41.8 są to czasy, które łącznie dają mi dobrą średnią, bo jeżeli ktoś pojechał jedne kwalifikacje 43, no to ma nad nim znaczną przewagę i po prostu trzeba było dosyć płynnie przejechać te ostatnie kwalifikacje. Jeżeli zapytacie, a jakie czasy miały osoby te z wyścigu A, one miały około 40 sekund i 3/10, 4/10. Widziałem też, że w treningu jedna osoba zrobiła czas poniżej 40 sekund, a więc w okolicach 40 sekund i 3/4, 5/10 jakoś tak miały te najlepsze osoby, więc grubo ponad sekundę, ponad 1,5 sekundy lepsze czasy niż ja, więc jest sporo poprawy, ale te wszystkie osoby miały na sobie kombinezony, miały rękawiczki, ja totalny amator, jak widzicie, dresik, buciki, Nike i tutaj też troszeczkę blokowany przez tą osobę, niestety byłem wolniejszą przede mną, ale koniec końców wyszedł mi czas, z tego co pamiętam, 42,1, więc był to drugi najlepszy czas mój, dwa czasy 42,2, jeden czas 42,1 i ten najlepszy 41,8. Dokładnych czasów nie znam, ale tak jak mówię, następnym razem postaram się je zapisać, ale to chyba było to drugie kółko, które wyszło mi ciut lepiej, no i dzięki temu będziemy w wyścigu C dosyć wysoko, zaraz wam powiem, jeżeli już do tego wyścigu przejdziemy, na jakiej pozycji zacząłem wyścig w
w kategorii C. Ta informacja już poszła na Instagramie, więc jeżeli chcecie, śledźcie mnie na Instagramie, tam na pewno jakąś relację wcześniejszą będziecie mieli. No i tutaj jeszcze Human DRS, że tak powiem. No i mamy koniec tego przejazdu, Q4 skończone. No i cóż, przyszedł czas na wyścig. Wyścig C odbywał się jako pierwszy. Też niestety przez to, że odbywał się jako pierwszy, popełniłem sporą gafę, co zobaczycie później. W każdym razie czas na wyścig C. No i czas na wyścig, 19 okrążeń ścigania. I jak widzicie, Kamiński Adrian, kart numer 24, startuje z drugiej pozycji. Tak byłem wyświetlony i nie byłem pewny, czy to po prostu wsiadamy do karta, a później powiedzą nam, z której pozycji startujemy. Znaczy, tak było mówione, ale nie wiedziałem, czy to oznacza, że właśnie z tej drugiej pozycji wystartuje. No bo jak widzicie, jedziemy w 12 osób, czyli mamy 11, czy tam 10 osób za mną. 10 osób było za mną. Byłem troszeczkę w szoku, że no jednak moje te czasy, które nie były najlepsze, dały mi tak wysoką pozycję startową w wyścigu C. Tutaj oczywiście wszyscy muszą się zatrzymać. Na piątym zakręcie czeka safety kart, który będzie zjeżdżał do boksu na zjeździe, a my później ruszamy z wyścigiem. Pojechał kart numer 1, a następnie ja byłem troszeczkę w szoku, ale mówię, pozycja numer 2 całkiem spoko, więc będzie to dobra pozycja do ścigania się. To na pewno jedna osoba dobra na pewno przede mną, no i na pewno z tyłu będę naciskany, tak jak tutaj widzicie, ustawiamy się za tym kartem przed nami, no i po prostu będzie to lotny start, czyli jedziemy wszyscy, safety kart zjeżdża, a my wtedy się ścigamy. Podczas wyścigu trzeba zrobić pit stop. Co oznacza pit stop? Jest tam aleja, do której trzeba zjechać. Na ekranie później wyświetla wam się czas, no i 20 sekund musicie być w tym pit stopie. No i kiedy do niego zjedziemy, to opowiem wam o moim błędzie i dlaczego straciłem trochę pozycji przez ten pit stop. Tutaj czekamy na wszystkich, żeby ustawili się po kolei, jeden za drugim, według tej kolejności z kwalifikacji. Jak widzicie, też tutaj trochę toru jest na zewnątrz, no ale dzisiaj używamy tego zwykłego ustawienia toru w Szczecinie, przypomnę. Każdy może wziąć udział w tych zawodach, wystarczy przyjść, wpisowe to 100 zł, więc bardzo fajnie, bo nieraz po prostu przejazdy treningowe kosztują więcej, a tutaj macie kwalifikacje, wyścig pełen emocji, naprawdę dla mnie to była niesamowita frajda i jarałem się świetnie. Jak widzicie, przede mną rozgrzewa ktoś opony, no to ja też musiałem rozgrzać. Wiadomo, przydatne to jest. Nie wiem, jak bardzo to działa w kartingach. Naprawdę, jeżeli jest jakiś pros kartingowy, to zapraszam się do podzielenia się informacją. Przepraszam, w komentarzu, jak jeżdżę, co powinienem zmienić w mojej jeździe, z tego co widzicie na nagraniach. Tutaj chciałem się trzymać, oczywiście trzeba było się trzymać jak najbliżej karta numer 4, bo nie wiadomo było, kiedy on ruszy. To on wyznaczał ten start, no i ruszył. Straciłem do niego dosyć sporo, ale oczywiście w pierwszym zakręcie trzymamy się go jak najbliżej, żeby nie dać się zaatakować. Trzymamy też tą wewnętrzną, żeby nikt nam się tutaj nie wcisnął z tyłu. Nie obracałem się jeszcze, po prostu chciałem się rozpędzić i powiedziałem, że każdego naciska ktoś inny, tak? Ktoś za sobą też ma karta. No i na razie trzymamy się tej czwórki, która swoją drogą bardzo fajne czasy miały, bo niskie 40 jedynki. No i jak widzicie, dosyć szybko złapałem kontakt z osobą przede mną. Walczyłem, wiedziałem, że żeby wyprzedzić, będę potrzebował naprawdę dobrego wyjścia z jednego z zakrętów. Tutaj ślizgał się strasznie tej osobie bolid i już byłem bardzo blisko, ale nie zdecydowałem się na żaden atak. Po prostu jechałem za nią i jak najszybciej, mimo że ona, jak widzicie, też popełniała błędy, bo tutaj na bandzie się znalazła. Przypomnę też, że wszyscy tutaj, może nie wszyscy, ale większość jest ode mnie lżejsza, około 20 kg. Nie wiem, jaki jest to przekład czasu w takich kartingach, no bo nie mają one zbyt dużo koni i nie wiem, jak dużo się traci na takim jednym okrążeniu, na przyspieszeniu, ale też chętnie bym o tym się dowiedział więcej. Czy traci się ten czas, czy to jest kwestia 0,1 sekundy. W każdym razie jedziemy cały czas na drugim miejscu, drugie okrążenie już mija, no i cały czas trzymamy się dosyć blisko tego kartu przed nami, chociaż jak widzicie, już nam odjeżdża. Staram się, teraz dopiero pierwszy raz się obróciłem, zobaczyłem, czy naciska nas ten kart z tyłu i cały czas za nami jest grupka oczywiście osób, które śmigają i jadą po prostu nam na tylnym zderzaku.
My cały czas próbujemy się trzymać, ale teraz bardzo źle zahaczyłem przy wejściu w zakręt o bandę. Niestety straciłem sporo czasu i to wytrąciło mnie strasznie z równowagi. Tutaj za wąsko pojechałem, następnie wyjście znowu gdzieś tam uślizgi, więc niestety bardzo, bardzo źle się czułem teraz w tym kartingu i stwierdziłem, że skoro tak, skoro mnie naciskają, to zjeżdżam do alei serwisowej i jak widzicie, zjeżdżamy i 20 sekund musicie nie wyświetlić na ekranie. Widzicie, jest czas i osoba wyraźnie mówiła, która to prowadziła, że kiedy jest 17 sekund, już możecie ruszać, a ja czekałem głupi do 20 sekund i straciłem grubo ponad 3 sekundy w alei serwisowej. Już teraz powinienem jechać, a ja czekałem do 20 sekund, no i tak naprawdę czas mojej reakcji gdzieś tam to był 23,5 sekundy, czy nawet 24 sekundy. Jeszcze przy wyjeździe z alei serwisowej walka na wyjściu, na szczęście wszystko w tych granicach. Spadam na 10 miejsce, no i będziemy się przesuwali do przodu tylko tak naprawdę wtedy, kiedy ktoś będzie wyjeżdżał z alei serwisowej. Taki był plan. Cieszy mnie też, że mam po prostu czysty tor przed sobą i mogę jechać jak najlepiej potrafię, jak najszybciej potrafię. No i po prostu mając nadzieję, że wykonałem dobrą robotę w pit stopie. Jak już wiemy, nie wykonałem, no bo straciłem te 3 sekundy, a to jest naprawdę sporo. 3-4 sekundy w kartingach, w jakimkolwiek sporcie motorowym, no to jest naprawdę przepaść. Zresztą macie to na przykładzie Williamsa i Kubicy, więc no, na następny raz, na za 2 tygodnie będę wiedział, na pewno będę brał udział we wszystkich, jakich będę mógł tych wyścigach. Może kiedyś uda mi się wkraść do kategorii B, tego nikt nie wie, bo tak jak mówię, tutaj z tego co widziałem osoby naprawdę, które tu jeżdżą, te z kategorii A i nawet kategorii B są bardzo dobrze do tego przygotowane w kombinezonach, w swoich rękawiczkach, kaskach, a nie tak jak ja w dresach i Nike'ach. Tak to wygląda. W każdym razie na razie nikt nas nie naciska, próbujemy jechać swoim torem jazdy, próbujemy jechać jak najlepiej. No i tutaj, jak widzicie, już przed nami wyjechała osoba z alei serwisowej i mówię sobie, kurde, naprawdę straciłem aż tyle, bo to jest około 2 sekundy. 2 sekundy straciłem do kartingu przed nami, do tego w żółtym kasku i mówię, jak to jest możliwe? Przecież ruszyłem dosyć dobrze, kiedy minęło te 20 sekund. No a jak widzicie, gdybym te 3 sekundy wcześniej wyjechał, to na pewno byłbym przed kartingiem tym przede mną, przed osobą w żółtym kasku. A do tego, jak sprawdzaliśmy później te czasy, kiedy sprawdzałem te najlepsze czasy, to mój najlepszy czas był lepszy od tej osoby przede mną, więc myślę, że dałbym radę utrzymać się przed nią. Jak widzicie, też zbliżamy się do niej, więc no ta ucieczka nie byłaby chyba aż taka trudna, no i bylibyśmy po prostu z przodu, walczylibyśmy z kim innym, a tak cały czas zyskujemy pozycję oczywiście, kiedy wyprzedzamy kogoś, kto zjeżdża do alei serwisowej. Z tego 10 miejsca przesuwamy się na 9, 8, no i jedziemy jak najszybciej. Chociaż jak jechałem tutaj, nie byłem pewny, na którym miejscu jestem. Wiem, że zjeżdżałem do alei serwisowej, będąc na drugiej pozycji, natomiast nie wiedziałem, na jakiej pozycji teraz jadę. I jak widzicie, walka już się rozpoczęła, już ktoś tam mi się pokazał z prawej strony, zacząłem się obracać dosyć agresywnie, patrzeć, żeby nikt się mi pod łokieć nie wpierdzielił. Próbowałem też w takich już kryzysowych momentach trzymać tą wewnętrzną, żeby nikt mi nie wjechał, no ale wiedziałem, że jeżeli ktoś jedzie za mną, to nie będzie się wpychał. Tutaj znowu zahaczona banda, sporo błędów jak na pierwsze zawody, ale tak jak mówię, spróbuję na następnych na pewno wziąć udział w treningu, to na pewno może mi pomóc na odblokowanych kartingach, no i przejechać jak najbardziej czyste okrążenie. W swoją drogą w wyścigu moje najlepsze okrążenie to było 41,6, więc lepiej niż w kwalifikacjach. No i to pokazuje, że jeszcze te 10 sekundy są jak najbardziej do odblokowania. Jeżeli jechałbym cały czas 41,6, 41,8, to myślę, że ten start w wyścigu C, w wyścigu B byłby możliwy. W każdym razie zbliżamy się do pierwszego dublowania. Jak widzicie, ta osoba w żółtym kasku dosyć łatwo poradziła sobie z nim, ponieważ był on dublowany. Nie wiem, czy dostał niebieską flagę, czy nie. Wiem, że my się zbliżamy nie dość, że do właśnie dublowanej osoby, to jeszcze zbliżamy się do osoby w żółtym kasku i możliwe, że pod koniec wyścigu będziemy z nią walczyć. Jeżeli oczywiście przejadę wszystko w miarę płynnie. Zbliżamy się do tej osoby dublowanej, jak widzicie, bardzo szybko. Miałem tylko nadzieję, że nie stracę zbyt dużo czasu za mną, zanim po prostu wiedziałem, że jeżeli mnie puści, to będzie wszystko spoko. Tutaj troszeczkę musiałem bardziej przyhamować, ale osoba tutaj wyszła
szeroko i puściła raczej, bo pojechała bardzo, bardzo szeroko, puściła mnie na tej prostej start meta, no i wiedziałem, że tego czasu sporo nie straciłem, ta osoba w żółtym kasku jest mniej więcej cały czas w takiej samej odległości, ale w głowie teraz mam cały czas, że co by było, gdybym ja po prostu 3 sekundy szybciej wyszedł z tej alei serwisowej. Jak widzicie, obracam się w prawo, bo ten karting za mną jest już coraz bliżej, naciskał mnie za każdym razem, kiedy popełniłem najmniejszy błąd, no i walka była na to, że spora. Cały czas się obracałem, kontrolowałem pozycję osoby za mną, żeby po prostu nie wjechała mi pod łokieć, kiedy wyjdzie lepiej z zakrętu, ale wiedziałem też, że kiedy ja pokonam dobrze zakręt, to tutaj nic złego nie może się stać. Jadąc też nie wiedziałem dokładnie, na którym okrążeniu jesteśmy. Wiedziałem, że mamy 19 do przejechania, ale nie wiedziałem dokładnie, które to jest okrążenie. No i byłam taki w końcu, w którymś momencie zmęczony. Mówię, no coraz szybciej chciałbym, żeby to się jednak skończyło. Tym bardziej, że byłem bardzo, bardzo naciskany przez osobę z tyłu, co zresztą zaraz zobaczycie tą naszą walkę. W każdym razie zbliżamy się, takie mam wrażenie, do osoby w żółtym kasku. Próbujemy złapać ją jak najszybciej, złapać jej tempo, ale jednak cały czas miałem w głowie, dobra, gonimy przód, ale też z tyłu trzeba być zabezpieczonym. Myślę, że teraz to jest około sekunda, półtorej sekundy, dwie do osoby z przodu, bo może więcej, nie wiem, nie potrafię tego obliczyć aż tak dobrze. Jak się ogląda F1, to wszystko ładnie wygląda, jest grafika, tutaj tej grafiki nie mam. Strasznie źle pokonany zakręt i się uślizg i strasznie wolno jechałem. Jak widzicie, blokowałem tutaj osobę po prawej stronie, ona uderzyła we mnie, ale było jasno powiedziane, że jeżeli ten atak dla sędziów będzie źle wyglądał, będzie zbyt ostry, to będzie pomarańczowa flaga i trzeba będzie oddać pozycję. Ta osoba po prostu po tym uderzeniu od razu oddała mi pozycję, więc bardzo spoko zachowanie. Jedziemy dalej, ona dalej jest za mną. Troszeczkę czasu, jak widzicie, troszeczkę bardzo dużo czasu straciliśmy do tej osoby przede mną i już wiedziałem, że no tutaj się nic nie wydarzy. Ona, tej osobie nikt nie naciska z przodu, a my tutaj nadal walczyliśmy ze sobą, więc tor jazdy sprawia też to, że te czasy są gorsze, bo tutaj, jak widzieliście, bardzo, bardzo przy wewnętrznej, żeby po prostu ta osoba nie mogła się wbić, jechałem, no i blokowałem mu te możliwości. Jeżeli widziałem, że jest odpowiednio daleko z tyłu, no to jechałem o tą optymalną linią jazdy. Jeżeli widziałem, że gdzieś tam kątem oka on się zbliża, no to próbowałem zamykać mu tą wewnętrzną, bo raczej po zewnętrznej w Formule 1 w kartingach nikt wyprzedzać, przynajmniej w takiej konfiguracji nie będzie. No i co, jechaliśmy dalej, cały czas ta walka z tyłu, cały czas obracanie się i próba przejechania jak najlepiej tych okrążeń. Zmęczenie też już troszeczkę dawało znaki, ja wiem, że 19 okrążeń to nie jest dużo, ale no nie jeżdżę na co dzień w kartingach, raz na jakiś czas po prostu gdzieś tam próbuję śmigać i to wszystko sprawia, że to zmęczenie też nie było, znaczy było czuć po prostu w pewnym momencie. Też nie wiem, czy dobrze trzymam kierownicę. Kiedy oglądałem sobie innych, jak jeździli, jedni trzymali wyżej, drudzy niżej. Też właśnie zastanawiam się, czy to ma jakiś wpływ, czy to po prostu jest kwestia indywidualna. Jedziemy kolejne okrążenie. Tutaj chyba troszeczkę przetarłem z lewej strony. Na wyjściu z zakrętu tego na prosty start meta nie jest to najlepsza opcja. I miałem wrażenie, że to tempo troszeczkę traciłem, że jednak na tych niektórych okrążeniach byłem szybszy, a już pod koniec to tempo było moje coraz gorsze, tym bardziej, że ten żółty kask mi odjeżdżał, mimo że błędów nie popełniałem. Tutaj na przykład wydaje mi się, że bardzo dobrze ten poprzedni zakręt przejechałem. Tutaj niestety uślizg. Kiedy słyszycie te piszczące opony, to wiecie, że źle przejechaliście zakręt, ponieważ raczej nie powinno się ślizgać tym kartingiem, chyba że są takie zakręty, w których lepiej pójść ślizgiem, pójść takim innym torem jazdy, ale zazwyczaj, żeby nie tracić tego rozpędu gokarta, nie powinno się tego wykonywać, tylko powinno się przejeżdżać jak najbardziej płynnie wszystko. No i tutaj, jak widzicie, też dotknięcie, troszeczkę uślizg i strata tego czasu. I wiedziałem, że muszę po prostu pilnować tej pozycji. Znowu gdzieś tam te uślizgi. Widziałem dwie osoby za mną, a zbliżaliśmy się do końcówki tego wyścigu. No i
Kolejne okrążenia przed nami. Trzy chyba osoby były za nami, więc wiedziałem, że to ja tworzę ten korek i mogłem jechać po prostu najwolniej ze wszystkich. Nadal nie wiedziałem, którą mieliśmy pozycję, ale była to pozycja numer 5, co widzicie. Ja po prostu na którymś okrążeniu ominąłem te osoby, które były w pitlane, ale straciłem te 3 sekundy ponad, które dałyby mi maksymalnie pozycję czwartą, czyli byłbym przed tą osobą w żółtym kasku. Ale to nie koniec walki, bo tak jak mówiłem, ta walka pod koniec jeszcze spora, tutaj trzymałem się wewnętrznej, nie chciałem, żeby ta osoba mnie wyprzedziła, no i wiedząc, że jeżeli przejadę to dobrze, to utrzymam swoją pozycję, robiłem co w mojej mocy, żeby tą pozycję utrzymać. Zbliżamy się do końca, ostatnie okrążenia, nerwowe oglądanie się za siebie, no i wjeżdżamy w kolejny zakręt, troszeczkę ślizgiem, troszeczkę wolno, ten karting już nie napędzał się tak dobrze jak na początku, takie miałem wrażenie. No i tutaj kolejny zakręt i tutaj zobaczcie, wejście po wewnętrznej, nie spodziewałem się tego totalnie i karting numer 12 nas wyprzedza, z tyłu jeszcze jeden mieliśmy, który się czaił na nas, no i teraz to my byliśmy w pozycji goniącej. Na szczęście tutaj bardzo defensywnie pojechał zawodnik z kartingu numer 15 i po wewnętrznej w jednym z najszybszych zakrętów na tym torze udało mi się odebrać pozycję, więc ta walka naprawdę bardzo, bardzo fajna. Swoją drogą to była osoba, która wjechała wtedy we mnie tak mocno i odpuściła mi pozycję, więc bardzo fajne zachowanie, bardzo fajna walka na torze. No i tutaj już cała moc poszła w to, żeby utrzymać tą pozycję, nie doprowadzić już do drugiej takiej, gdzie pojechałem po prostu wolno ten zakręt i ktoś się pod łokieć mi wcisnął. Trzymałem tą pozycję, widziałem też z tyłu, że po tej próbie manewru, po tym wyprzedzeniu moim, zostawiłem ich troszeczkę bardziej z tyłu, czyli oni między sobą gdzieś tam musieli jeszcze stoczyć tą walkę po tym, jak nie pojechał optymalną linią w tym zakręcie na poprzednim okrążeniu nasz przeciwnik, a ta walka między nimi pewnie sprawiła to, że oni jeszcze bardziej walczyli między sobą. No i my przejeżdżamy na 5. miejscu, linia mety. No i cóż, byłem troszeczkę zadowolony. Nie wiedziałem jeszcze do momentu, kiedy nie zobaczyłem właśnie tego ekranu, że to był koniec, tego końcowego ekranu, że to był koniec, to wiedziałem, ale nie wiedziałem, że miałem 5. pozycję. Tak chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, że taki materiał Wam się podobał. Za 2 tygodnie ruszam znowu, więc no cóż, mam nadzieję, że będziecie chętnie oglądali ten materiał, a jeżeli tak, to może kiedyś jeszcze lepsze zawody przed nami. To było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dajcie znać, co sądzicie o takich materiałach. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnych. Na razie.